Tak, myślę, że generalnie dla każdego, kto przeczyta sobie jakąkolwiek książkę pierwszą z rozwoju osobistego, to też będzie, czy też kolejną, jakby dla każdego ten impuls, tym impulsem jest coś innego. Natomiast ja wtedy, jakby jadąc na to szkolenie, pomyślałem sobie, że kurczę, warto by było jakby dać jakąś informację zwrotną temu człowiekowi. Tak, to było piękne, co zrobiłeś. I kupiłem taką statuetkę, wygrawerowałem na niej jakby podziękowania. Brian Tracy, dziękuję Ci za wkład, który włożyłeś w moje życie. Było to autentyczna sytuacja, ponieważ faktycznie dużo się wydarzyło. Przede wszystkim w mojej głowie od czasu, kiedy tą książkę przeczytałem i ja po prostu uwierzyłem, że mogę. Generalnie gdzieś tam chłopak z dosyć małymi oczekiwaniami wtedy, tak jak patrzę na siebie od życia i z takim przekonaniem, że niewiele mogę, ponieważ niewiele mam. On mnie przekonał do tego, że to nie ma znaczenia, bo mam coś, co jest piękne, czyli mózg, który się rozwija właściwie do nieskończoności. To była jedna z takich największych wartości, które ja sobie wtedy z tego zabrałem. I w każdym razie na tym szkoleniu Marriott Warszawa, około 800 osób, Brian skończył, przychodzi na przerwę, ja mu wręczyłem tą statuetkę. No i wydarzyło się jakby coś niesamowitego, bo generalnie po przerwie oni poprosili mnie na scenę, opowiedzieliśmy tą historię, czy też poprosili mnie, żebym opowiedział tą historię, którą dzisiaj Wam opowiadam. No ja tak sobie na tej scenie pomyślałem, że kurczę, chciałbym kiedyś, żeby Brian Tracy występował dla mojej firmy tak ekskluzywnie i w ogóle chciałbym na jednej scenie z nim kiedyś coś zrobić. I słuchajcie, ja oczywiście generalnie wróciłem, cały czas kontynuowałem te swoje przedsięwzięcia, tą swoją drogę. Minęło trochę czasu i 3 lata po tym wydarzeniu faktycznie spotkaliśmy się, zaprosiliśmy go do mojej firmy, gdzie na sali siedziało 600 osób i mieliśmy absolutnie fantastyczne wydarzenie. I ta cała historia tak naprawdę gdzieś tam się zamknęła. Od jednej książki, wiecie, 20 zł, do sytuacji, gdzie stać nas też na takiego mówcę, tak? Bo to też trzeba powiedzieć. Generalnie ja też bardzo często wykorzystuję gdzieś tam w moich rozmowach z osobami, że są osoby, które zarabiają 10-15 zł na godzinę, a są osoby, tak jak między innymi Brian Tracy, którzy zarabiają set czy 10 tysięcy na godzinę, tak? Tak. I różni ich tak naprawdę to, co wkładają w tą godzinę. I w Polsce mamy szczególnie taką tendencję do tego, żeby sprawdzać, co ile kosztuje, jak kosztuje. My byliśmy przezadowoleni, że zapłaciliśmy mu takie pieniądze i to było wniósł wartość, byliśmy zadowoleni i bardzo chętnie zapłaciliśmy tą fakturę. Także generalnie, słuchajcie, to nie jest tak, że jakby jeżeli macie w swojej działalności jakiś produkt, który jest produktem obiektywnie mówiąc drogim, czy też boicie się tą marżowość zrobić wysoką, jeżeli wkładacie dużą wartość, to w ogóle bym się nie bał tego robić. Oczywiście trzeba to poprzeć właśnie tym, żeby ten klient, czy ta osoba, której dostarczacie tą usługę, czy jakiś serwis, no, czuł tą wartość i czuł tą wyjątkowość. Natomiast zdecydowanie uważam, że jeżeli cenicie siebie, jakby to schodzenie z cen często nie ma sensu. Ja lubię za to iść w drugą stronę, nie wiem jak ty. I faktycznie powinniśmy na siebie patrzeć przez pryzmat, ile jest warta twoja godzina. Tak jak mówisz właśnie, czy to... No my często w ogóle nie jakby robiąc pewne biznesy, czy robiąc pewne przedsięwzięcia, w ogóle nie szacujemy tego, ile ja tak naprawdę zarabiam, ile będę musiał stracić swojego czasu. Tak. I ile mnie to de facto będzie kosztowało. I to jest taka rzecz, która bardzo często ja obserwuję u moich kolegów, takich no, znaczących biznesmenów, że oni w tych projektach wyceniają swój czas. Tak, dokładnie. Zobaczcie prosty przykład. Taka seria odcinków Przedsiębiorca BMW kosztuje 5000 zł u mnie. My sobie jedziemy tak jak wielu biznesmenów teraz w samochodzie, ale wykorzystujemy swój czas,
nagrywając to, tak? I teraz wnosimy wartość, automatyzujemy pewien proces sprzedażowy i poznawczy, bo wy nas poznajecie. W tym momencie, kiedy my na przykład śpimy, wy oglądacie powiedzmy teraz ten wartościowy właśnie film i on będzie dla nas pracował za rok, za dwa, za dziesięć i będzie nam, że tak powiem, budował relacje i pełną sprzedaż, tak? Mhm. Więc jeżeli byśmy siedzieli w samochodzie Robinsa, to taka przejażdżka za godzinę pewnie by nas kosztowała kilkaset tysięcy, ale dałoby nam to wartość i pewnie by się zwróciło z nawiązką, prawda? Pewnie tak. I myślę, że każdy z nas by poleciał na drugi koniec świata, żeby tak tylko się przejechać taką godzinę czy dwie. Tak, dokładnie. Okej, okay. I co dalej z historią? Czyli tak, Brian Tracy pierwsze był twoim mentorem, później wykładał w twojej firmie jako mentor, bo finalnie stworzyłeś firmę, która miała 1000 pracowników. Tak, to moje jakby drugie przedsiębiorstwo, które w międzyczasie tak naprawdę... Bo tematyka, Dawidzie, przedsiębiorstw, jakie stworzyłeś, jeszcze jakby tutaj widzą powiedział. To pierwsze, o którym mówiłem, tam gdzie występował, znaczy pierwsze to były te wyjazdy Work and Travel, później założyliśmy razem z moim kolegą firmę zajmującą się produkcją suplementów diety opartych na tradycyjnej medycynie chińskiej, która do dzisiaj funkcjonuje i działa. Między innymi w tym temacie też wczoraj prowadziłem wystąpienie. Tak, będziecie też mogli znaleźć w moich sklepach internetowych te produkty, więc cały też opis, działanie są rewelacyjne. Wcześniej próbowałem i faktycznie świetnie się po nich czułem, więc będziecie mogli sobie, zresztą linka damy pewnie pod firmę. Tak, a w międzyczasie jeszcze założyłem firmę, jedną z większych w Polsce tak naprawdę później, sprzedaży bezpośredniej, to właściwie w 4 lata, w 4,5 roku zbudowaliśmy organizację, która w pewnym momencie zatrudniała 1000 pracowników. Ale na bazie tych produktów? Na bazie innych produktów. Innych. To, okay. były zupełnie inne produkty, natomiast jakby typowo oparte na sprzedaży, jakby biznes na sprzedaży bezpośredniej. Ile partnerów tam wprowadziłeś? Tysiącach już, nie? Grubych. To był biznes taki tradycyjny, to nie był biznes marketingu sieciowego, więc generalnie on jakby właściwie opierał się na klientach. Tak, okay. Mieliśmy mniej więcej w tej końcowej fazie, czy też w największym pułapie około 3000 klientów miesięcznie. Także skala była dosyć znaczna, około 500 handlowców, no i mniej więcej tyle samo pracowników telemarketingu. To niesamowite. To było dość niesamowite faktycznie przedsięwzięcie od strony skali, bo pamiętam, jak na przykład zaczynaliśmy dzwonić Gniezno o godzinie 9 i o 13 dostawałem informację, że każdy telefon w Gnieźnie był już wydzwoniony, tak brzydko mówiąc. I to faktycznie było dosyć niesamowite. Wysyłaliśmy, pamiętam, że fakturę z Poczty Polskiej mieliśmy na 400 tysięcy złotych na przykład. Co dobrym klientem byliście. Tak. Byliśmy dosyć znaczącym klientem i faktycznie jakby ten czas był, było to z jednej strony moje największe osiągnięcie biznesowe jakby do tamtego czasu. Niestety tak się stało, że też największa nauka biznesowa, bo no właśnie. W 2009 roku jakby mieliśmy największe święto i największe zyski. Ogromne obroty i rok później właściwie firmy już nie było. W wyniku jakby splotu wielu okoliczności i takich zewnętrznych, wewnętrznych, natomiast summa summarum ja ratując firmę generalnie straciłem właściwie cały majątek i był to bardzo trudny taki czas. Oparta była na spółce ta firma? Oparta była na spółce, natomiast generalnie, tak jak wiemy, w Polsce bardzo trudno jest jakby zgłosić spółkę do upadłości, tak, do likwidacji, nie tracąc swojego majątku. To jest tak naprawdę taki paragraf pozorny, który w teorii wszystko. Niestety jakby większość przedsiębiorców uczy się w twardy sposób. No i tutaj... Jak z wszystkim w życiu można zrobić pewne sytuacje wymijające i to widzimy i w skali giełdowej, i w skali przedsiębiorstw, przepisać sobie taką spółkę na kogoś innego, jakby oczyścić się. Ja wtedy nie czułem generalnie takiej potrzeby i też z punktu widzenia jakby takiego ludzkiego zupełnie nie chciałem tego zrobić.